Tak, mam nadzieję, że mnie widać. Będzie dobrze. Cześć, z tej strony Paweł i Borysek. Chciałbym dzisiaj pokazać Wam najprostsze i według mnie najszybsze wiązanie chusty dla takiego dzieciaka, jak siedzi tutaj, nie? Bierzemy na Ciebie chustę. Żeby zawiązać chustę, pierwsze co musicie zrobić, to przygotować się, ubrać się w buty, kurtki, ubrać się w to, w czym będziecie szli na spacer. Dlatego, że potem z dzieckiem na plecach nie jest łatwe ubranie spodni, bluzy, kurtki czy butów. Chustę łapiemy na środku. Najczęściej ten środek jest już oznaczony, przynajmniej myślę to tak, czymś takim. Tutaj była po prostu przyszyta metka. Ona oznacza środek. Pracujemy chustę. Zakładamy ją pod pachy. Z tyłu przekładamy tą chustę na krzyż. Mam nadzieję, że widzicie to, widzieli. W ten sposób. Przekładając chustę, staram się jej nie skręcać. W ten sposób. Dlatego, że potem będę rozprostowywał tą chustę na plecach dziecka i na swoich ramionach. Dobrze by było, gdyby mnie w ramiona nic nie gniotło. I właśnie dzięki temu, że nie skręcę sobie tutaj chusty, ona mi ładnie się rozłoży na ramionach. I nie będzie mi gotowa. Przekładamy następnie też na krzyż na brzuchu. I już idziemy. Już idziemy, dziewczynko. No już idziemy. No spokojnie. Spokojniutko. Dziecko mi się nie cierpliwi. Więc nie będę przeciągał tego. Tutaj też staram się nie zwinąć tej chusty i ją rozprostować. Tak? W ten sposób. Związuję ją lekko wstępnie z tyłu na prosty węzeł. Wkładam ręce tutaj między te powstałe szelki i ściągam jakoby do linii pępka. Nie powinno być tutaj zbyt dużo luzu, dlatego że dziecko powinno leżeć dość ciasno tutaj na klatce piersiowej. Jeżeli będziecie mieć chustę luźną, będzie ono wisiało po prostu wam na brzuchu. A to obciąża bardzo mocno odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Ano. Mam to tak jak trzeba. Skontroluję jeszcze, czy nie jest chusta skręcona. Jedynie wezmę sobie dzieciaka. Chodź dzieciak. Niecierpliwisz się? To chodź. Mamy czapkę w kieszeni? Pokaż. Mamy czapkę. Dobra. Chodź, dzieciaku. Ja. Dzieciaka sobie kładę tu na ramię. Tak. Kładam jedną nogę. Do szelki. Kładam do szelki drugą nogę. Rozprostowuję najpierw tą szelkę, którą mam pod spodem. Rączki układamy sobie na ramionach dziecka. Rozprostowuję najpierw spodnią szelkę. Właśnie w ten sposób, aby ta szelka nigdzie go nie uwierała. Nie jest to dla dziecka przyjemne wtedy. Rozprostowuję drugą szelkę,
kładącej gorączki sobie na klatce piersiowej. Mam nadzieję, że to widać. I następnie przekładam już pod pas jedną nóżkę. Drugą nóżkę i ten tutaj poziomy pas rozprostowuje dziecku na plecach. I tak to mam nadzieję, że było wszystko dobrze widać. Tak to przygotowanego dzieciaka mamy już gotowego do transportowania. Możemy sobie jeszcze dokonać małych poprawek. Zawiązać mocniej węzeł z tyłu i mamy plecak na dziecko gotowy. Tak, dzisiaj on będzie oczywiście w czapeczce, w kaptur, jest zimno, wiele rad. Natomiast dodatkowo, gdyby mi usnął, przykrywam górną częścią całą główkę i on wtedy sobie fajnie śpi. Natomiast teraz on będzie chciał się patrzeć, dlatego mu zdejmę chustę. W domu mu jeszcze zdejmę kaptur. Jak wyjdę, tak, to będzie wyglądało tej naszej. Idę na spacer. Najpierw idę po ulanie do przedszkola. Następnie idziemy na spacer. A jakieś 5 do 10 km. Mam zamiar dzisiaj przetestować łańcuchy przeciwpoślizgowe. Nie są to raki. Są to łańcuchy przeciwpoślizgowe. Snowline Tyson Pro. Prawdopodobnie nie czytam sprawnie po angielsku. Dlatego pokazuję wam opakowanie. Dzisiaj zamierzam je przetestować, dlatego że prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca idę na Śnieżkę. Na Śnieżce zabiorę te łańcuchy. A w tą sobotę zbliża się spacer, który zaczynam, mam nadzieję, z większą grupką ludzi w samym sercu Beskid. We Wielkich Karlowicach leży tam dość duża warstwa, dość duża pokrywa śniegu. Szlak też może być oblodzony, stąd pomysł zakupu tych łańcuchów przeciwpoślizgowych, a przyznam szczerze, powinienem je mieć już wcześniej i wam polecam, jeżeli nie chcecie chodzić w rakach, nie dla wszystkich są one wygodne, to zakupcie sobie takie łańcuchy przeciwpoślizgowe. Dzisiaj sprawdzę, jak się sprawdzają i napiszę wam lub powiem. Ostatni łyczek kawy. Mało już mi się niecierpliwi, dlatego że jest mu zbyt ciepło. Batonik. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Bardzo proszę o komentarze. Chciałbym nakręcać lepsze filmiki, może w tematyce, która was interesuje. Oczywiście dotycząca trekkingu, treningu oraz wycieczek z dziećmi w góry, dlatego że chodziłem już z moim pierwszym dzieckiem, Leną. Ona teraz ma 6 lat. I na pewno będę chodził też
z Boryskiem. Na początku będę używał tej chusty, potem będę używał nosidła na plecy, jak już będzie troszkę większy. Na razie planujemy zakup takiego nosidła. Niestety finanse nam na to nie pozwalają. Dobrej jakości nosidło jest dość drogie, ale mam nadzieję, że też i dzięki Wam niedługo to nosidło kupię. Ok, trzymajcie się, pozdrawiam, sportowy trener.